Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem ciekawostka, dawno nie było ciekawostek, ale pojawiło się wśród społeczności Shakesa parę ciekawych rzeczy, więc postanowiłem, że jakby zamknę to w jednym odcinku i o tym pokrótce opowiem. Po pierwsze jest to symulator walk, który widzicie obecnie na ekranie. Po drugie jest to pet symulator, czyli symulator walk petów w środowiskach. Oblicza nam ile mamy procent szans na to, że jakiegoś tam właśnie peta w danym środowisku pokonamy. I kolejne, o którym już mogliście pewnie słyszeć, jest to taka tabelka z runami, która pokazuje nam od ilu run jaki bonus nam może wskoczyć, właśnie jeżeli tutaj chodzi na przykład o bonus expa, o jakiś tam gold bonus na przykład, o obrażenia w broni i tak dalej, więc to możemy sobie na przykład sprawdzić, tak jak ja nie wiedziałem kiedy będę mógł złożyć na przykład taki kompletny set na awkę, nie? Ten, który ma 50% golda i 10% PD, więc jakby taka tabelka wam się pewnie przyda, ale do tego zaraz przejdziemy, to wam wytłumaczę co i jak. Zacznijmy sobie od tego symulatora walk. O co tutaj dokładnie chodzi? No jak widzicie, ja tutaj mam dodanych dwóch graczy, których sobie tago stworzyłem. Jest to jakiś bardzo słabiutki wojownik, drugi jest bardzo mocny i po kliknięciu simulate mamy ile procent wśród tych właśnie walk między tymi dwoma graczami, nazwijmy to, jest, ile ma jeden szans na wygranie, a ile drugi, nie? Coś takiego. To jest po prostu taki symulator walki. Ja tutaj wiadomo, nie będę teraz dodawał na przykład tam swoich dokładnych jakby statystyk jakiegoś innego gracza i tego obliczał, to możecie sobie zrobić wy sami, natomiast ja wam tutaj powiem, co możecie zrobić, w sensie jak to w ogóle obsługiwać. Tutaj sobie dodajecie nazwę, to byle jaką, możecie dodać po prostu nick z gry. Tutaj sobie wybieracie klasę, niech będzie ten wojownik, level, wiadomo. To jest generalnie po angielsku, więc no myślę, że każdy ogarnia, no ale mimo wszystko. Tutaj to jest siła, czyli ile mamy po prostu siły, zręczność, inteligencja, HP oraz szczęście. Tutaj podajemy po prostu ile mamy danej statystyki. Tutaj podajemy jaki mamy rozrzut w broni, czyli tutaj jest minimalny, tutaj jest maksymalny, czy broń jest zaczarowana zwojem, uwiedźmy, tam zwiększenie chyba obrażeń od ciosu krytycznego, to jest dokładnie ten zwój, nie pamiętam na ten moment, w każdym razie, no czy jest to zaczarowane. Tutaj jaką mamy runę, czy mamy obrażenia od ognia, czy mamy obrażenia od zimna i czy mamy obrażenia od błyskawic, no i jeżeli tak, to ile procent. Kolejne, ile mamy tutaj, wiadomo, armora, ile mamy odporności na ogień, ile mamy odporności na zimno i ile mamy odporności na błyskawice. To też jest istotne. Kolejne, ile nam tutaj dodaje portal jakby życia, ile procent, ile nam dodaje runki, ile nam runki dodają życia oraz czy mamy tą potkę na życie, tą przeważnie za grzyby, ale trafia się też za golda, czy ją mamy, czy też nie mamy. Kolejne to są obrażenia od portalu gildyjnego, ile procent, ile nam daje gladiator, czyli trener w podziemiu, ile tam nam daje procent oraz czy mamy zwój Shadow of the Cowboy, czyli po prostu zwój na rękawice. Tutaj zaznaczamy tak lub nie. I po prostu dodajemy taką postać, ja tutaj dodam drugi raz i mamy tutaj, jak widzicie, po prawej stronie. Możemy tutaj jakieś kombinacje, możemy zapisywać, możemy tutaj robić wszyscy na wszystkich, możemy tutaj robić jeden na wszystkich i tak dalej, jakieś turniejowe, są tutaj różne opcje, ale generalnie no, polecam dodawać dwóch i sobie po prostu obliczać, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy kogoś tam pokonamy i tak dalej. No ja uważam, że to nie jest, może dla graczy, którzy nie grzybią, jest to spoko, bo sobie mogą po prostu sprawdzić przed jakby atakiem, natomiast no jest to mimo wszystko, wydaje mi się, czasochłonne wpisywać to wszystko, no ale tak to właśnie wygląda, więc tutaj szczerze mówiąc się zastanawiałem, czy to jest minimalne obrażenia, to są te, które najedziemy właśnie na obrażenia naszej broni, czy też jak najedziemy na obrażenia postaci, to czy tutaj to wpisujemy, ale jak sobie wybrałem tutaj na przykład zabójcę, no to mamy dwie, czyli po prostu dwie broni, więc to chodzi po prostu o broń. Dobra, no tak jeżeli chodzi o ten fight simulator, czyli o ten symulator walk po prostu. Oczywiście do wszystkich tych trzech rzeczy będziecie mieli link w opisie. Jeżeli chodzi o symulator walk i symulator petów, to jest jedna strona. Jak tam sobie klikniecie w prawym górnym rogu, klikniecie sobie właśnie tą go to back, czyli tą strzałeczkę, to tutaj macie różne rzeczy, tutaj macie generalnie stronę jednej osoby zagranicznej, która robi coś takiego i się zajmuje, dodaje tutaj to wszystko, o ile dobrze kojarzę.
Więc możecie sobie tutaj poszukać. No generalnie tak jak mówię, ten symulator walki, ten pet symulator, wydaje mi się, że jest najciekawszy, więc po prostu sobie tutaj z tych zakładek wybieracie. Teraz idziemy na pet symulatora. I o co chodzi tutaj z tym pet symulatorem? No to jest po prostu tak jak już mówiłem, oblicza nam szansę na pokonanie jakiegoś tam peta w danym środowisku. I teraz tak, wybieramy sobie jakie to jest środowisko. Załóżmy, że wybierzemy sobie, że jest to światło, powiedzmy. Dobra, niech będzie światło. Bierzemy tutaj trzecie, że to jest dzyńka. O co chodzi z habitat? Habitat to jest, czy jest to po prostu przeciwnik jakby w środowisku, czy też nie. Petem, którym bijemy, zaznaczamy no, a jeżeli peta, którego bijemy, zaznaczamy yes. Dajemy tutaj level, czyli ja sobie dam tutaj 100. Dajemy sobie tutaj gladiatora, ja miałem 11. Tutaj dajemy sobie pak, to jest po prostu ile mamy petów obecnie w danym środowisku, więc ja sobie tutaj dam 11. Tutaj mamy, jakie mamy pety powyżej 100 poziomu i jakie mamy na 200. No jak damy sobie tutaj, wiadomo, 3, no to nam rosną statystyki tej dzyńki, natomiast no my tutaj mamy 0, więc można albo zostawić puste, albo po prostu wpisać 0, na 200 też nie miałem żadnego. I dobra, tu w ogóle nawiązuję do tej walki z okiem, to tak swoją drogą. I okej, okay, no i tutaj mamy statystyki dzyńki, jako że ja to klikałem niedawno, to pamiętam, że dokładnie takie miała statystyki, więc jakby wszystko się zgadza. No i teraz znowu, bierzemy sobie tutaj to oko, czyli tutaj 14 peta, tutaj już zaznaczamy yes. I w zasadzie to tyle. Jak klikniemy sobie właśnie, że jest to jako środowisko, to od razu nam wylicza jego statystyki, bo tak to wiecie, tutaj musimy wpisać ręcznie, bo to jest zależne od trenera, od ilości posiadanych i tak dalej. A w środowiskach te pety zawsze mają jakby taką samą szansę na w sensie takie same statystyki zawsze mają, bez znaczenia tam na nic. No i klikamy sobie run i to nam coś tam mieli i wyliczyło 3,13%. No i to powiem wam, że jest szczerze mówiąc dziwne, dlatego że tak jak wam wspominałem tam na filmie z łowcy, tą dzyńką jest bardzo łatwo to oko pokonać. Jednej osobie tam 7 grzybów na to poszło, drugiej 15, no mi poszło 70, ale generalnie jeżeli spełniamy takie warunki jak tutaj są, czyli 11 pupili i 11 trener, no jest to bardzo łatwe do zrobienia i naprawdę nie potrzeba tam nie wiadomo jakich krytyków, nie wiadomo jakiej walki na naszą korzyść, aby ją pokonać, więc no to 3,13%, no to tak wydaje mi się, że troszeczkę za mało, że może tutaj przestraszyć co niektórych, którzy chcą w to iść. No ale generalnie tak to wygląda, no klikamy run i nam oblicza szansę jaką mamy na pokonanie danego peta. Także do tego oczywiście też będziecie mieli osobny link, ale mówię, to jest wszystko na jednej stronie, jak tutaj klikniecie go back, to macie właśnie tutaj jakieś inne rzeczy, coś tutaj macie z areną, z menadżerem areny i tak dalej, to możecie sobie posprawdzać, ja wam te najciekawsze rzeczy pokazuję. Dobra, i mamy, to jest Pet Simulator i mamy te runy, to jest w ogóle link do Excela, który ktoś tam stworzył, nawet nie wiem szczerze mówiąc kto, pewnie, a tutaj mamy nawet Discorda tego człowieka, który to zrobił, także no oczywiście podziękowania, że mu się chciało takie coś ogarniać. W każdym bądź razie o co tutaj chodzi, no jak widzicie tutaj mamy po kolei runy od tam tysięcy do tutaj jak widzicie duo trigintilionów. I o co tutaj chodzi? No tutaj generalnie te runy się zwiększają, jak na przykład mamy 1000, a potem mamy 10 tysięcy, to już mogą jakieś runy się zwiększać. Potem mamy 100 tysięcy, potem mamy 1 000 000, 10 milionów i 100 milionów, więc o to tutaj chodzi. Tutaj mamy te wartości i o co... Tutaj jest bonus do obrażeń, który możemy mieć w broni i tutaj od razu mamy, że to jest max 60%. Tutaj mamy szansę na epiki, to jest max 50%. Bonus do złota, no to wiadomo, do ekłodawki max 50%. Pojedynczy resist, czyli tam na ten ogień, na te błyskawice i tak dalej, max 75%. Total resist, czyli taka łączna odporność, która jakby od razu broni nas przed wszystkimi żywiołami. To jest dobrze sobie złożyć, jak mamy więcej run, bo jednak nie musimy się potem bawić w jakieś tam zmiany setów i tak dalej. To też jest max 75%. Hit points to są po prostu punkty życia, więc to jest tak samo max 15%.
I bonus expa no to jest 10% i ulepszona jakość przedmiotu to jest maksymalnie 5%. I teraz jak widzicie, załóżmy sobie, że chcemy sprawdzić, od jakiej runy będą nam leciały itemki z 5% punktami życia, bo to już jest jednak taki fajny przeskok, gdzie musimy tylko 3 takie itemki znaleźć. No i tutaj jak wiadomo, tu mamy punkty życia, lecimy sobie w dół, mamy procent, 2%, 3, 4, 5. 5 jest tutaj, czyli patrzymy, od jednego noniliona nam już zaczyna te 5% lecieć. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli jeden nonilion, to jakby trafić te 5% wcale nie będzie tak łatwo, więc dla osób, które tam nie liczą się dla nich grzyby, no to wiadomo, że jednak one będą szukać, ale ktoś, dla kogo się te grzyby liczą, no to ja bym raczej radził poczekać na przykład tam 10 nonilionów albo 100, aby już mieć większą szansę na trafianie właśnie tych 5% punktów życia. I co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że coś takiego wam się przyda, że właśnie... Oczywiście do wszystkiego są linki w przypiętym komentarzu, tak jak mówiłem, no i na pewno jest to mimo wszystko jakoś tam pomocne, na pewno można się w miarę pobawić i tak dalej, więc stwierdziłem, że taki film po prostu nagram. To by było na tyle, jeżeli taki film wam się spodobał, to zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie komentarz, zostawiajcie, co tam jeszcze możecie zostawić, no oczywiście subskrypcję, możecie napisać, a w sumie to nie jest let's play, to nic tam w komentarzu, nie będę wam mówił, co macie pisać, co uważacie, to napiszcie. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, wbijajcie jeszcze na Discorda dla widzów. Trzymajcie się i cześć!